że nie jest to konieczne. Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie na wirtualnym profilu Muzeum Współczesnego Wrocław. Na trzecim, ostatnim z cyklu wykładów Wrocław 70-20-70. Jest to cykl, który towarzyszy wystawie Nowa Normatywność, Sympozjum Plastyczne Wrocław 70, do którego zapraszamy specjalistki, specjalistów nie tylko związanych z dziedziną sztuk wizualnych, po to, żeby zinterpretowali to wydarzenie, spojrzeli na nie swoimi oczami i spróbowali osadzić je w takich trzech momentach czasowych, czyli roku 70, kiedy sympozjum plastyczne miało miejsce we Wrocławiu, roku 2020, czyli najbardziej aktualnego czasu i roku takiej wyobrażonej rocznicy sympozjum setnej, czyli roku 2000, muszę się chwilkę zastanowić, 70, tak jak właśnie tytuł wskazuje. W ostatnim wydarzeniu z cyklu wezmą udział dwie wspaniałe specjalistki. Punktem wyjścia takim tematycznym do tego spotkania jest urbanistyka, stąd obecność Izabeli Mironowicz, która postanowiła też wobec wyzwania, przed jakim stajemy teraz cały czas, czyli prezentowania treści w internecie, tej sytuacji, w której utrudniony jest kontakt z państwem, z odbiorcami, oprowadzanie, które miało mieć miejsce w muzeum, zostało zamienione na formę online i wobec tego pani Izabela zaproponowała taką bardziej interaktywną formę, ale także udział drugiej specjalistki, która z innej perspektywy mogłaby wejść w taki interesujący dialog, pani Darii Kierzyn, którą również serdecznie witam i dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. Zanim oddam głos naszym prelegentkom, przedstawię je krótko w tym sensie, że te osiągnięcia to są długie listy, które także są dostępne w sieci. Myślę, że znacznie też ciekawsze dla Państwa będzie wysłuchać interesującej opowieści na temat architektury i sztuki w mieście. Natomiast chciałam uhonorować też nasze rozmówczynie, więc króciutko przedstawię Izabelę Mironowicz, która jest praktykującą urbanistką, specjalistką w zakresie systemów planistycznych, która zajmuje się funkcjonowaniem, przekształceniami, przyszłością miast, ze szczególnym uwzględnieniem miast europejskich. Wśród dorobku publikacyjnego obejmującego ponad 100 pozycji, ostatnie książki z tego obszaru to Modele transformacji miast, Analiza funkcjonalna osiedli Wrocławia, Manifesty urbanistyczne w poszukiwaniu współczesnego modelu miasta. Pani Izabela jest także członkinią Zespołu do spraw obszarów miejskich i metropolitarnych przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania PAN,
współkoordynatorką merytoryczną 6. Kongresu Urbanistyki Polskiej w 2018 roku, w latach 2011-15 sekretarz generalną Association of European Schools of Planning. Witam serdecznie Pani Izabelo. Tak jak wspomniałam, spotkanie będzie miało formę dialogu, rozmowy pomiędzy urbanistką a architektką, która na co dzień zajmuje się także rolą sztuki w przestrzeni miejskiej, panią Darią Kierzun, która jest także członkinią Stowarzyszenia Architektów Polskich. Drugą kadencję pełni rolę prezeski wrocławskiego oddziału SARP. W ramach działalności związanej SARP była kuratorką wielu wydarzeń organizowanych w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, współorganizuje konkursy oraz wydarzenia związane z szeroko pojętą promocją architektury, jest autorką artykułów i publikacji z dziedziny architektury i sztuki. W ramach działalności na Akademii Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta we Wrocławiu była kuratorką wydarzenia Görlitzer Art Project oraz współtworzyła Dolnośląską Sieć Wzornictwa Przemysłowego. Z takich najświeższych też wiadomości i aktywności kandydowała do Wrocławskiej Rady Kultury. Witam serdecznie, bardzo się cieszę z tego spotkania i z formy, którą ono przybierze. Państwu chciałam tylko dodać, że jest to świetna okazja, żeby wejść w dialog z prowadzącymi, zadawać pytania, komentować te pomysły na Wrocław w 2070 roku. Ja obiecuję, że wszystkie te uwagi, pytania pod koniec spotkania przekażę. I teraz oddaję głos już prowadzącym. Dzień dobry Państwu. Ja chyba jestem pierwszą osobą, która powinna coś powiedzieć. Ja próbuję pokazać Państwu teraz prezentację, tylko ustalam, czy na pewno wszystko widać. Mam nadzieję, że tak. Ci z Państwa, którzy mogą to potwierdzić, bardzo proszę, żeby to zrobili. I po pierwsze chciałam podziękować Darii Kierzun za to, że przyjęła moje zaproszenie i ono było bardzo celowane. Daria zajmuje się kwestią sztuki w przestrzeniach publicznych i to był jakby główny motyw wystawy. Natomiast kiedyś miałyśmy nawet taki plan, żeby powiązać studentów urbanistyki i sztuki, żeby razem pracowali nad projektami w przestrzeni publicznej, bo jedni rozumieją miasto, a drudzy rozumieją sztukę i skoro nie da się chwilowo tego zrobić w realnej przestrzeni, to pomyślałam, że spróbujemy połączyć nasze siły chociaż w takim wykładzie zdalnym, czy rozmowie zdalnej, w której ja się zajmę bardziej częścią urbanistyczną, a Daria się zajmie bardziej częścią artystyczną. Nie lubię się wypowiadać o rzeczach, na których się za mało znam, więc tą część artystyczną zostawiłam Darii i chciałam robić jej za każdym razem takie przedpole, które będzie mówiło o tym, jak mianowicie przestrzeń otwierała się dla tych, którzy chcieli w nią wkroczyć. Nie tylko artystów, tak? Ludzie także używają na co dzień przestrzeni, ale głównie po to, żeby ona mogła zająć się tą kwestią, jak na taką przestrzeń reaguje sztuka. No więc zaczynajmy. Nasz temat dotyczył miasta 70-20-70, czyli 1970-2020-2070 i nadałam mu taki podtytuł od katastrofy do nadziei i z powrotem. Głównie dlatego, że ten rok, który zaczyna naszą podróż, czyli 1970, to był taki moment w historii Europy, być może innych części świata też, ale Europy w szczególności, kiedy wkraczało w dorosłość pierwsze pokolenie, które urodziło się po wojnie, które nie pamiętało wojny. I to było o tyle ważne, że po pierwsze
to pokolenie po pierwsze akceptowało odrzucenie starych wzorców. Kiedy popatrzymy na miasta, które nawet manifesty urbanistyczne budowane czy projektowane zaraz po wojnie, to one lubiły bardzo, bardzo klasyczny rodzaj przestrzeni. Każdy z Was, kto był kiedyś w Nowej Hucie, poznaje układ Nowej Huty z placem centralnym i trzema wielkimi osiami rozchodzącymi się promieniście, ale może nie wszyscy rozpoznają, że na dole jest w takim samym układzie Wersal. Trudno sobie wyobrazić bardziej gorzki żart niż urbanistyczny manifest nowego porządku powojennego z odwołaniem się do królewskiej rezydencji. Więc te wzorce były dość powszechne jeszcze w latach 50. Natomiast w latach 60. zaczęła przychodzić zmiana. Ta zmiana przychodziła z różnych stron, bo widać ją było zarówno w planach nowych miast, takich jak Tychy, które na początku też przyjmowały taką bardzo, bardzo klasyczną formę, a nagle pojawili się Kazimierz Weichert i Hanna Adamczewska-Weichert i te miasta zaczęły nawiązywać do takiego pomysłu miasta funkcjonalnego, miasta, w którym przestrzeń jest inaczej zorganizowana. My mamy taką tendencję, takie innowacyjne podejście do przestrzeni obserwujemy w wielu miastach. To, co widzicie tutaj jako plan i fragmenty realizacji, to jest początek budowy osiedla Przymorze w Gdańsku, z którego ci z Was, którzy gościli na Wybrzeżu, mogą pamiętać niezwykle długi, jak niektórzy mówią, trwający trzy przystanki budynek tak zwanego falowca. Bardzo, bardzo długiego budynku, który ciągnie się wzdłuż jednej z arterii. Pomysł na organizację przestrzeni w takim mieście odchodził od takiego schematu XIX-wiecznego, jaki przed chwilą jeszcze widzieliśmy w Nowej Hucie, który był oparty na zamkniętych kwartałach, których ulicy zawsze towarzyszyła zabudowa. Natomiast stwarzał przestrzeń, która otwierała się na więcej światła, więcej powietrza, więcej wspólnych przestrzeni otwartych, nie tak jasno zdefiniowanych, do kogo one należą i gdzie się zaczynają i gdzie kończą. I oczywiście tych przestrzeni powstało bardzo wiele w całej Polsce i nie tylko, bo oczywiście takie osiedla były budowane w całej Europie. My czasem mamy tendencję do tego, aby bardzo surowo je dzisiaj oceniać i mówić, że ta przestrzeń jest odhumanizowana albo ma różne wady. Prawdę powiedziawszy, ostatnie publikacje mówią zupełnie co innego, że przestrzeń, jaką prezentują wielkie osiedla mieszkaniowe, wcale jest nie najgorsza, ma dobre wskaźniki zieleni i dobrą funkcjonalność terenów, dobrą dostępność usług, bardzo oszczędnie wykorzystuje teren. Zmienia się podejście do tego, co jeszcze 20 lat temu było prawie że przeklęte. I właśnie tutaj, gdybyśmy mieli jakimś znakiem we Wrocławiu zacząć te lata 70., to chyba byłby to Szczepin, który właśnie w całości prezentował takie podejście do funkcjonalnego wykorzystania terenu z jednej strony, to znaczy, że będziemy mieli na osiedlu różnego rodzaju usługi, szkołę, sklepy, przedszkola, place zabaw, a z drugiej strony odpowiadał na największą potrzebę, jaką nie tylko w Polsce, ale wszędzie w Europie należało w tym czasie odpowiedzieć, to znaczy na kwestię dostępności mieszkań. My często dzisiaj nie myślimy o tym, że mieszkania, które być może nam się wydają za małe albo źle rozwiązane, to były pierwsze własne kąty ogromnej ilości ludzi. Ja oczywiście celowo unikam słowa, że to były mieszkania, które dostali, ale
ale warto rozumieć, że nie patrzono wtedy na to jako na coś o pewnych charakterystykach estetycznych, raczej jako na spełnienie bardzo podstawowej potrzeby. Ale ta przestrzeń była rewolucyjna. Pamiętajcie, że w okresie powojennym ogromna część ludzi przenosiła się z obszarów wiejskich i z małych miasteczek do dużych miast. Ten proces był bardzo intensywny, więc nagle trafiali w przestrzeń, która była zupełnie inna, powiedziałabym radykalna w stosunku do tego, co znali ze swojej przeszłości. Ta radykalność polegała również na tym, jak popatrzycie na nałożenie planu osiedla Szczepin na plan osiedla, który zostało zmiecione przez działania wojenne, to zobaczymy, że wszystko tu jest inne. To, co zostało, to co w mieście jest krwiobiegiem, siatka ulic, ale układ budynków, ich wysokość, osie, jakie się otworzyły, wnętrza, jakie się pojawiły, to było coś zupełnie innego. Mówię o tym dlatego, że to otworzyło nowy pomysł na to, jak na tę przestrzeń, na tę inność odpowiedzieć. I za chwilę Daria do tego nawiąże prawdopodobnie, ale jeszcze zanim to zrobi, to powiem, że najpierw te osiedla wydawały się bardzo monotonne, ale akurat we Wrocławiu, nie wszędzie tak się działo, ale akurat we Wrocławiu tak, one bardzo szybko, już w ciągu lat 70. zaczęły przybierać bardzo eksperymentalne formy. Próbowano wykorzystać różnego rodzaju prefabrykaty, poznajecie na zdjęciach i Popowice i tak zwany Manhattan, czyli osiedle na Placu Grunwaldzkim, które do dziś uznawane są za bardzo innowacyjne, jeżeli chodzi o formę. Zatem widać, że nie chodziło tylko i wyłącznie o zapewnienie tych bazowych potrzeb, ale o stworzenie przestrzeni, która by dawała pewne doświadczenie zupełnie nowych doznań. Oprócz całych osiedli pojawiały się także super znaki w przestrzeni, to już tylko ostatnie zdanie w tej sprawie, takie jak super jednostki. Możecie znać taki budynek z Katowic, który jest po przekątnej na rondzie od Spodka, albo właśnie gdański Falowiec, czy tu we Wrocławiu, tak zwany Mrówkowiec na ulicy Drukarskiej. Te ogromne budynki zupełnie inaczej definiowały przestrzeń i stawiały nie tylko użytkowników, ale także artystów wobec absolutnie niecodziennego wyzwania. I teraz Daria wam powie, jak oni na to zareagowali. Ja tylko się odłączę. Super. Dzień dobry. Czy widać mój ekran? Widać? Dobrze. Tak, tak. Ja w każdym razie widzę, więc... To zanim krótko powiem, jak zareagowali, albo raczej próbowali zareagować, to też chwilę o kontekście bardziej ogólnym. To jest okładka z 50, 60, 52 Domus. I to jest chyba taka najlepsza ilustracja tego, co było w głowach architektów i twórców i jak rozumieć syntezę sztuk, która oczywiście nie była nowym zjawiskiem i nie była nowym wymysłem, bo to właściwie przez całą historię sztuki i synteza sztuk jako idea łączenia pojawiała się, ale moderna mocno wróciła do tego tematu i wróciła w sposób spektakularny. To jest budynek w Mediolanie, przy pomocy ceramiki dekorowany w cudzysłowie, humanizowany być może, a tak naprawdę jest to sposób na architekturę. Ale pojawiają się nazwiska i nazwiska nie byle jakie, bo tu mamy fragment tarasu Hiltona w Cincinnati. Mural sporządzał, robił, tworzył Miro.
Tutaj jest budynek projektowany w 1957, budynek UNESCO przez Le Corbusiera. Miro wykonywał kolejny mural. I tak naprawdę można by tych przykładów mnożyć. Tu dość ciekawy, chociaż powiem szczerze, moim zdaniem paskudny przykład, ale nazwisko znakomite, bo to Lucio Fontana. Fontanę znamy no, zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o historię sztuki, ale nie zapominajmy, że był ceramikiem. I w tym wypadku no, jest to przykład tego, jak tą ceramikę inaczej niż mozaika próbowano stosować. Ona oczywiście nie oparła się najlepiej upływowi czasu, być może nie ta technologia, nie też szkliwa, ale przykład no, znakomity na to, jak można stosować. Bez oczywiście, może nie na miejscu w tej chwili mówię, że paskudny, ale tu jesteśmy już w Polsce i to są lata 70., to jest 72 rok i to jest Toruń. Przepiękna kompozycja i tym razem nie ceramiczna, bo to są płyty emaliowane autorstwa Stefana Knapa, który być może niestety dla nas wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i tam później tworzył. Ona się opiera czasowi zupełnie, jest nowoczesna, wciąż aktualna. I tutaj tej myszki, która często myśląc o latach 60. zupełnie nie czuć. I powoli zbliżamy się do Wrocławia. Ta mozaika wielkoformatowa na ten temat moda chyba zaczęła się tak już 10 lat temu. Powstało wiele opracowań, tak dotyczących warszawskiej mozaiki, krakowskiej, ale sporo tego typu przykładów jest w Szczecinie. Tutaj jest właśnie przykład wnętrza z zastosowaniem takiej mozaiki ceramicznej. To jest dość niedawno odkryty mural ceramiczny autorstwa małżeństwa husarskich w Krakowie. Na nowo odzyskany hotel Krakowia i odsłonięty mural. We Wrocławiu tych mozaik mamy nieco mniej, przynajmniej tych, co ocalały. Tutaj na fotografii zapewne Państwo znacie przykład mozaiki Józefa Hałasa przy Podwalu odrestaurowanej. I też 72 rok, czyli jesteśmy idealnie w temacie lat 70. Zresztą ta mozaika na budynku Instytutu Matematyki autorstwa małżeństwa Barskich, zaprojektowana i wykonana przez Szpakowską Kujawską, jest bezpośrednim pokłosiem jej pomysłu, który był prezentowany na sympozjum 70, niezrealizowany, ale do tego pomysłu powróciła i w 72 roku ten mural ceramiczny mógł powstać. Do tej pory jest, funkcjonuje, nie starzeje się. Te lata, tak jak Iza mówiła, to próba też oswajania tych przestrzeni. No ja myślę, że jednak tam sporo było tej idei humanizowania tych przestrzeni, chociaż tak jak mówisz, ona wcale nie potrzebowała humanizacji. Za chwilę okaże się, że współczesne przestrzenie urbanistyczne bardziej jej potrzebują. Niemniej jednak pomysł na wpuszczenie rzeźby plenerowej czy sztuki plenerowej w przestrzenie nowo projektowane dość mocno funkcjonował, niekoniecznie został zrealizowany. W przestrzeni Wrocławia do tej pory możemy gdzieniegdzie te przykłady oglądać, być może oderwane już od swojego pierwotnego kontekstu, często w zupełnie jakby nowej sytuacji. To jest rzeźba Macierzyństwo Przydrobnera. To jest Oczekiwanie Molickiej przed Muzeum Narodowym i to też są lata 70., 80., to jest 79., chyba w 80. został odsłonięty i niedawno odnowiony Kopernik Leona Podsiadłego. To są dość typowe przykłady tej rzeźby pomnikowej, plenerowej. No niemniej jednak wiele przykładów, tak jak mozaiki i na przykład krakowskie czy warszawskie we Wrocławiu, tak jak mówiłam, wielu tych przykładów nie ma. Pozostają przykłady rzeźby plenerowej.
ponownie macierzyństwo i na Wyspie Słodowej szachiści. To efekt właściwie tego myślenia, które już w latach 50. się pojawiało, bo czy Elbląg, czy plenery w efekcie kończyły się zamówieniami rzeźb i stawianiem ich w przestrzeni publicznej. Izo, ja tutaj za wiele, jeżeli chodzi o te lata 70. mówić nie będę, więc chyba za chwilę oddam Ci głos, jeżeli przejdziemy do współczesności. Tak, słusznie, dziękuję bardzo. Ja też uważam, że nie ma co się specjalnie pochylać nad przeszłością, bo tylko musisz przestać szerować ekran, bo inaczej ja nie mogę tego zrobić, okej. Więc przeniesiemy się w czasy współczesne, ale zanim to się stanie, to chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że w tych latach 60. i 70. w szczególności w wielu krajach, częściowo także i w Polsce, ale trochę mniej, powstał taki pomysł, że budownictwo finansuje sztukę. To znaczy, że pewien procent, czasami 1% na przykład wartości inwestycji powinien zostać przekazany na wytworzenie jakiejś sztuki związanej z budynkiem czy budynkami, które powstają. I w ten sposób bardzo często były finansowane te różnego rodzaju wykończenia czy współtwórczość artystów z samymi budynkami, a czasami powstawały niezależne obiekty właśnie. Taki system panuje do dzisiaj zresztą w wielu krajach i chciałabym zobaczyć, jak dzisiaj deweloperzy przekazują w Polsce 1% wartości inwestycji na sztukę. Jeżeli chcielibyście coś więcej wiedzieć o tym zagadnieniu, to jest świetny wykład Kuby Snopka na wrocławskiej DOFie. Jak wejdziecie na stronę SARP-u, a następnie na zakładkę DOFA, to zobaczycie w pierwszym dniu tegorocznego festiwalu architektury Kuba bardzo ciekawe rzeczy i bardzo ciekawe sposoby finansowania sztuki wywodzące się mniej więcej z tego czasu prezentuje i to zarówno z zachodu, jak i ze wschodu, bo się okazuje, że niektóre ze wschodnich sposobów mogą być ciekawsze. Zostawiamy zatem za sobą to półwiecze i przenosimy się na dzisiaj. Ja w swojej części się skupię głównie na tym, co dzisiaj wiemy przed skokiem w przyszłość, ale żeby stąd tytuł tego przystanku 2020, Bal na Titaniku, ponieważ o ile w latach 70. wszyscy jakby mieli w Europie taki napęd, który wynikał z tego, że następuje rozwój, wszystkim jest lepiej, każda następna generacja ma lepiej niż poprzednicy. Zarysowywały się początki dzisiejszej Unii Europejskiej, powstawała różnego rodzaju współpraca, ludzie zaczęli zwiedzać Europę, a potem świat. Więc jakby nastrój był bardzo optymistyczny, nawet jeżeli dobrobyt jeszcze nie był taki, jakiego wszyscy by sobie życzyli. Natomiast przez te 50 lat, dwa, trzy slajdy na ten temat, wiele się zmieniło. Po pierwsze, mniej więcej w okolicy roku 2007 nastąpił taki bardzo duże przecięcie się wielotysięcznych trajektorii, które spowodowały, że więcej ludności świata od tego roku mieszka w miastach niż nie w miastach. No to dla nas jest rewolucja, bo miasta miały ogromne znaczenie i ogromny wpływ na rozwój i w ogóle życie ludzkie, nawet jak były w mniejszości. Więc teraz jakby ta kwestia miejska i tego, jak miasta będą się rozwijać w przyszłości, jest super ważna, bo dotyczy większości ludzkości świata. Jak popatrzymy na mapę, to w ciągu tych 50 lat wiele się zmieniło w tym sensie, że powstały zupełnie nowe ośrodki w obszarach, o których 50 lat temu niewiele myśleliśmy, południowa wschodnia Azja, Afryka, Ameryka Południowa, jakby tam dzisiaj następuje taki największy wir urbanizacji, z którego jeszcze nie wiemy, co wyniknie, ale który wielokrotnie przewyższa dynamiką to, co się dzieje w Europie. Zmieniły się same miasta.
To znaczy z odrębnych ośrodków wytworzyły zupełnie nową przestrzeń. Rozrosły się terytorialnie tak bardzo, że dzisiaj już nawet często nie mówimy o miastach, tylko mówimy o obszarach funkcjonalnych miast, o tym, jak one współdziałają z obszarami podmiejskimi, z innymi miastami, z miasteczkami, które je otaczają. To, co Państwo tu widzicie, to jest obszar między Weroną i Padwą we Włoszech. Po lewej stronie, muszę jak kogoś bohatek pomyśleć, która jest lewa, jak wiem, która jest prawa. Po prawej stronie natomiast macie rozwój Kopenhagi i widzicie, jak wiele więcej obszarów zajęliśmy w ciągu tych 50 lat. To są mniej więcej podobne badania. Dzisiaj w tych miastach, które tak bardzo się zmieniały, mamy też ogromną dynamikę w czasie i to nie tylko w długim czasie, na które teraz patrzyliśmy, że 50 lat minęło, tylko w czasie codziennym. Codziennie rano przyjeżdża ogromna ilość ludzi z różnych części Londynu do centrum, gdzie pracuje. Widzicie tutaj dwa wykresy, które pokazują, jak ludzie mieszkają, jaka jest gęstość zamieszkiwania w Londynie i jaka jest gęstość miejsc pracy. To samo macie dla Hongkongu, gdzie oczywiście intensywność jest wielokrotnie wyższa. Więc to miasto stało się niesłychanie intensywne, nie tylko w tym, że zajęło coraz większe tereny, ale także w tym, że żyje niesłychanie intensywnie i dopiero być może zamknięcie części z nas w różnych okresach tego roku w domach pokazało, jak dalece, bo na przykład spadły w wielu obszarach wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, tak? Właśnie przez to, że ludzie przestali tak intensywnie użytkować przestrzeń. Oczywiście my jesteśmy dzisiaj o te 50 lat dalej z naszą wyobraźnią, z naszymi życzeniami, z naszymi aspiracjami. Każdy chce mieć miasto jak z obrazków, tak? Chce błyszczeć jak Singapur, wznosić się pod niebo jak Dubaj, a jeszcze na dodatek mieć historię i styl, nie wiem, jak Wiedeń, czy Zurich, czy jakieś inne miejsca. Więc te miasta stały się takie, żeby je pięknie można było pokazywać na Instagramie, a najlepiej jeszcze jakby się można pokazywać na tle różnych takich flagowych projektów, tak, takich właśnie jak, nie wiem, lotnisko zaprojektowane przez Calatravę, czy jakieś inne historie, które dobrze się sfotografują. Oczywiście pojawiło się mnóstwo rzeczy w miastach dla naszej czystej przyjemności, ponieważ zaczęliśmy mieć bardzo dużo czasu wolnego. To oczywiście zmieniło funkcjonowanie miast, bo na przykład centra miast stały się całkowicie przeznaczone dla turystów. One już dzisiaj nie żyją normalnym życiem, w którym mieszkańcy pełnią główną rolę, tylko bardzo często stanowią bazę turystyczną dla przyjeżdżających do tego miasta raz w życiu. Swoją drogą, czy to nie jest smutne, że robimy takie przedstawienie i taką dekorację dla tych, którzy zaledwie parę dni w swoim życiu korzystają z tej przestrzeni? W Gdańsku w czasie wiosennego lockdownu były takie domy w centrum, w których jedno mieszkanie było zajęte, cała reszta była przeznaczona normalnie dla turystów. Oczywiście te dzisiejsze miasta są w pewien sposób opisane także Wrocław, tak? My również mamy takie przepiękne pocztówkowe ujęcia, które pokazują, że wszystko mamy znakomicie zorganizowane, że jesteśmy pięknie położonym miastem z nowoczesną infrastrukturą. To nie jest tak, że wszystko wygląda pięknie, bo oczywiście mamy takie miejsca i wszystkie miasta mają takie miejsca, bo równie ciekawe obrazki znajdę Wam w Paryżu, czy w Barcelonie, czy w każdym innym mieście. Więc rozumiemy, że podnosi się jakość. Nie można powiedzieć, że nie podnosi się jakość przestrzeni we wielu miejscach, ale to nie jest tak, że ona podnosi się równo, to nie jest tak, że
już jesteśmy całkowicie przygotowani do tego, żeby mniej więcej wszyscy mieszkańcy miast mieli wysoką jakość życia. Chciałabym też zwrócić uwagę jeszcze na dwa zjawiska, które są bardzo ważne i których wszyscy dzisiaj doświadczamy w naszych miastach, we Wrocławiu oczywiście także. Pierwszy to jest taki, pierwszy to jest taki, że przestrzeń miast stała się także przestrzenią dyskusji obywatelskiej. Tak były wymyślone miasta greckie, po to trwały przestrzenie publiczne, żeby w nich toczyła się dyskusja publiczna. Dzisiejsi niektórzy teoretycy mówią, że prawdę powiedziawszy, w tej przestrzeni powinno następować głównie wyrażenie niezgody na coś. Ta przestrzeń protestu jest niesłychanie ważna. To, co widzimy, to są oczywiście obrazki z Wrocławia, natomiast równie dobrze moglibyśmy obejrzeć je właściwie z każdego miasta w Europie i właściwie na świecie, gdzie ludzie wychodzą w przestrzenie publiczne po to, żeby zamanifestować różnego rodzaju swoje potrzeby, swoje stany. I najczęściej, choć nie zawsze, wychodzą w ramach sprzeciwu. To jest bardzo ważny element pokazania swojej obywatelskiej postawy w różnych sprawach, niezależnie od tego, czy się z tą postawą zgadzamy, czy nie zgadzamy. To jest ważna charakterystyka. Więc w jakiś sposób to musi wpłynąć na postrzeganie tej przestrzeni, na odczuwanie tej przestrzeni, na to, jak sztuka dzisiaj będzie odpowiadała na taką radykalizację, powiedziałabym, bardziej społeczną niż przestrzenną tej przestrzeni. I druga rzecz, która się zdarzyła, to jest kwestia rozlewania się miast. Ja nie będę się wdawać w opis tego zjawiska historyczny, bo to jest długa rzecz, mianowicie inaczej się rozwijała w Ameryce, inaczej w Europie. Jak kogoś to ciekawi, to jest prześwietna książka Jonathana Rousa, która nazywa się Miasta... Teraz sobie przypomnę, jak się nazywa, pamiętam angielski tytuł, Tamed City, a nie pamiętam, jak ona się po polsku... Nie, Well Tempered City, nie pamiętam, jak ona się nazywa po polsku. Dobrze nastrojone miasto. O, dobrze nastrojone miasto. Widzicie, nic nie jest udawane, po prostu przypominałam sobie strudę, gdzie on tłumaczy, jak ten proces przebiegał od strony polityk amerykańskich. Natomiast to spowodowało po pierwsze dużą zmianę w przestrzeni. Jeżeli popatrzymy na pewną monotonię przestrzeni, którą przypisywano blokowiskom z lat 60. i 70., to jak patrzymy na te obrazki niekończących się suburbiów, to dopiero wtedy możemy sobie wyobrazić, co to znaczy monotonia przestrzeni. Dopiero wtedy możemy sobie wyobrazić, co to znaczy brak funkcjonalności tej przestrzeni, że nie ma żadnych usług, że nie ma przedszkola, że nie ma wspólnych przestrzeni, że właściwie nie ma jak tam wkroczyć z niczym, co by przypominało sztukę, chyba że za samą sztukę uznamy otwarty krajobraz. Oczywiście to doprowadziło do różnych dziwnych rzeczy, takich jak na przykład to, że zabudowaliśmy ogromną ilość terenu i zajmujemy go coraz więcej. I to będzie mój punkt wyjścia do tego, co może być na przyszłość, jaka niepewność się wiąże z tym, jak będziemy widzieli przyszłość miast. Więc ja przestanę teraz szerować i oddam głos Darii, żeby powiedziała, jak te teatralizacje, jak to przyjemnościowe wykorzystanie terenu, jak tą nową scenografię miast widzą artyści. I teraz nie wiem, jak zaszerować, bo mi zniknęło możliwość szerowania. A jest, dobrze, mam. Mam. Widać. Iza, to dosłownie ta teatralizacja i scenografia idealnie pasuje do pierwszego zdjęcia, tak zwanej współczesności, bo to już
prawie 40 lat temu, ale porzucamy moderne, wchodzimy w postmoderne, wchodzimy w duży kapitał i tu mamy Christo, no jeden z takich bardziej spektakularnych przykładów tej sztuki w przestrzeni publicznej, naprawdę spektakularnej, drogiej, taką, którą widać i taka, która chyba tą narrację narzuciła na kolejnych 20, 30, może nawet więcej lat. Tylko dla przypomnienia, bo na pewno wielu z Was te obiekty i tych artystów zna. Mamy Serre, mamy Anish Kapura, mamy Kunsa. No, ja bym powiedziała, że to są wszystko artyści, którzy są produktem tych lat 80. Sam Kunst jako były agent giełdowy dokładnie wiedział, na co będzie koniunktura. I faktycznie to jego olbrzymie, spektakularne, niezwykle drogie rzeźby pojawiają się bardzo często jako przykład tego dobrego public artu. Nie oceniam, niemniej jednak to zjawisko jest dość popularne. No i powiem tak, ta sztuka w przestrzeni publicznej, no ona jednak związana jest z formatem i rozmiar robi wrażenie. Za chwilę będzie parę przykładów, być może mniej spektakularnych, ale patrząc na to, co się sprzedaje, w jakim kierunku ci artyści są promowani i nagradzani, no to od formatu się nie ucieknie. To Iza zapewne znasz, bo to właściwie sztuka, ale zahaczająca o twoje działanie, bo to Kopenhaga, bo to współpraca Mr. Biga z grupą Superflux. No, my w Polsce jeszcze takich dużych działań nie mamy. Tu już dochodzimy do zupełnie najnowszych realizacji i to jest może Jeff Koons na miarę naszych czasów. To działanie pomiędzy spektakularnością, kiczem, a wrażeniem cały czas jest w modzie. Tu z drugiej strony zupełnie drobne działania, dosłownie drobne, bo minimalne, ale takie rzeczy też się pojawiają. I cóż, oprócz tego uwodzenia ludzi poprzez działanie, to ja bym nie bała się powiedzenia wprost, że sztuka ma być zmiękczaczem i zmiękczaczem pewnych trudnych decyzji, pewnych działań politycznych, pewnych działań związanych z dużymi nakładami. Tu jest przykład zdjęcia ze stacji metra w Neapolu. To działanie w metrze to nie tylko Neapol, bo na pewno wielu z Was było w Sztokholmie i Sztokholm nazywany jest najdłuższą galerią sztuki, przepraszam, metro w Sztokholmie nazywane jest najdłuższą galerią sztuki na świecie. Niemniej jednak wydaje mi się, że tym przykładem, jak sztuka może służyć pewnym celom, lepszym przykładem jest przykład właśnie powstania metra w Neapolu. Od początku niezwykle zaawansowane działanie, obciążone ogromnym budżetem. Tak naprawdę spółka Metro realizująca przedsięwzięcie no, zrobiła to sposobem. 3% kosztów całej inwestycji przeznaczono na tak zwaną dekorację. Zatrudniono najlepsze nazwiska, bo Atelier Mendini odpowiedzialne było za projekt poszczególnych stacji i zaproszono artystów. Atraktorem miał być Solewit, dzięki niemu nobilitowało to też artystów lokalnych. Zmiękczono grunt i atmosferę pod całą inwestycję. Metro oczywiście powstało. I ten przykład mariażu tego sektora prywatnego i publicznego, to oczywiście nie tylko Neapol, bo u nas we Wrocławiu też się to pojawia. Tu jeszcze parę zdjęć ze Sztokholmu tym razem. Dobrze, to tylko przepraszam, wyjdę do... Aha. Nie przejmuj się, zanim znajdziesz
znajdziesz folder, do którego musisz wejść, to przypomnijmy, że takich metrowych projektów jest wiele, jest w Brukseli, tak, są stacje w Paryżu specjalnie robione. To jest taki dobry przykład, choć robiony z różną intencją, bo czasem jest to sztuka raczej dla mieszkańców, tak, taka, że się ciągnie przez cały fragment metra po to, żeby w każdym miejscu dostarczyć pewnych wrażeń mieszkańcom, a czasami jest tylko tam, gdzie są duże ilości turystów czy przebywających w mieście, to mogą też być biznesmeni, tak? Po to, żeby... No to się staje tym magnesem i takim efektem, gdzie ludzie ponoć wsiadają do metra po to tylko, żeby tą sztukę i te kolejne przystanki oglądać, więc ten efekt dodatkowy jako tego atraktora turystycznego no w paru lokalizacjach się sprawdził faktycznie. A, jestem, dobrze. Tak, to może nieco skromniej, ale ten mecenat publiczno-prywatny we Wrocławiu pojawia się przy okazji działania Skanskiej. Ja miałam przyjemność brać udział... Czekaj, cały czas widzimy, nie widzimy tych zdjęć, które powinniśmy widzieć. Nie? A co widzimy teraz? Cały czas Sztokholm. O, choroba. Dobrze. A teraz? O. Tak, dobrze. tak, teraz jest ok. Chyba 6 lat temu, przy okazji, może 5, przy okazji realizacji nowego budynku na Dominikańskim, Skanska zwróciła się do Akademii, do Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych z prośbą o, z pomysłem na zamówienie rzeźby. Rzeźby dedykowanej przestrzeni publicznej, właściwie półpublicznej, bo to patio tego budynku biurowego. Na szczęście przedstawiciele firmy dali się namówić, żeby przeprowadzić konkurs. Konkurs zamknięty. W efekcie została wybrana praca, którą widać tutaj, autorstwa Ani Bujak. No i powiem tak, według mnie, nie oceniając, bo to jak to jest ze sztuką, no ona się może podobać, nie podobać, niemniej jednak cała procedura przeprowadzenia tego zupełnie transparentna, zamawiający miał właściwie 5 świetnych przykładów gotowej rzeźby dla przestrzeni publicznej, wybrał tę. I z tego co wiem, kolejny przykład mariażu Skanskiej z artystami widać na Nowym Targu. Nie wiem, czy tam był konkurs przeprowadzony, czy to było już na zaproszenie. Tu jest praca Łukasza Bergera, którego być może większość z Was kojarzy z przepięknej instalacji w Łodzi. Podobny zabieg, nieco inny, właściwie zupełnie inny efekt. No, ale widać, jakoś im się to sprawdziło, jakoś opłaca im się tą sztukę w te przestrzenie wpuszczać. Tych przykładów jest o wiele więcej. Ja niestety zdjęć nie mam, ale muszę się przygotować i opracować taki folder, który mówi o tym, co się tam wydarzyło. Przykładem, który pani właściwie przypomniała, przedstawiając mnie, a o którym ja powiem szczerze, zapomniałam, to był kolejne bardzo ciekawe doświadczenie. Przy okazji 2016 roku miasto Wrocław z miastem Görlitz podjęło umowę o realizacji wspólnego projektu. I znowu Akademia Wrocławska zorganizowała konkurs na działania w przestrzeni publicznej. Zostało wybranych 9 prac, 9 obiektów, które w tej przestrzeni miasta Görlitz zostało zrealizowanych. Projekt był całościowo dobrze pomyślany, bo oprócz obiektów każdy z prezentowanych artystów miał możliwość przeprowadzenia i pokazania swojej indywidualnej wystawy. W efekcie jedna z rzeźb została zakupiona i w tej przestrzeni publicznej chyba do tej pory znajduje się. O, wskoczyło mi jeszcze 2016 rok i działanie wrocławskie. To jest jeż na wrocławskim, na przedmieściu Oławskim. Ten 2016 rok szczęśliwie miał sporo odsłon związanych z tą sztuką w przestrzeni miasta. Nie wszystkie spektakularne, w moim odczuciu nie wszystkie udane. Projekt, tu kolejne migawki z Görlitz, przepraszam.
praca Krzysztofa Furtasa, którą już wcześniej widzieliście, i to jest praca Wesołowskiego, która została wybrana do realizacji i miasto po prostu ją zakupiło. Tu jeszcze kolejna Tomasza Domańskiego. No i cóż, i tą migawkę zapewne Państwo kojarzycie. To jest nowy targ i próba stworzenia tej zewnętrznej galerii sztuki. No dla mnie ten obrazek jest niezwykle smutny, bo te sarenki też autorstwa Ani Bujak, tej, która zrealizowała rzeźbę w przestrzeni patio przy Placu Dominikańskim, no dość dziwnie to wygląda, no ale cóż, jest to pomysł prezentowania w takiej dość skromnej gablocie sztuki, zazwyczaj są to realizacje, chyba właściwie zawsze realizacje z naszej Wrocławskiej Akademii. W 2016 powstał też mural ceramiczny, Spotkajmy się, i tutaj też inicjatorami byli wykładowcy wrocławskiej ASP, pani profesor Katarzyna Koczyńska-Kielan i pani profesor Joanna Teper. Pomysł ciekawy, bo zaproszono kilkudziesięciu artystów z całego świata. Każdy z nich miał podesłać kafel ceramiczny wykonany, interpretowany przez siebie, zaprojektowany, i z tych gotowych kafli powstał mural, który w przejściu przy Placu Dominikańskim dalej można oglądać. Oczywiście ta sztuka w przestrzeni publicznej to są murale. Ta dyskusja na temat murali, ona trwa od wielu lat. Oczywiście to, co na początku było świetnym przykładem, no niestety czas pokazał, że zbyt duża ilość tych murali niestety przekłada się też na ich jakość, często wątpliwą, tu akurat przykłady dobre. No i chyba jeden z najbardziej spektakularnych, ale znowu oceniać nie będę, czyli nasza wrocławska Nawa. Tych rozwiązań tradycyjnych, pomnikowych jest coraz mniej, ale one się pojawiają. Pojawiają się w formie... uciekło mi. Pojawiają się w formie współczesnych zamówień, niestety najczęściej mało udanych. To, że wystarczy wspomnieć nasz pomnik Chrobrego, to Państwo... No. To jest po pierwsze Paderewskiego. Całkiem niedawno, bo chyba ze 3 lata temu wykonane. No, wspomniany nieszczęśliwy Chrobry. No i niestety muszę skakać, bo ta prezentacja mi niezbyt wyszła. Tak, czyli ta rzeźba pomnik, ta sztuka pomnikowa, rzeźba pomnikowa cały czas powstaje. No oczywiście wszystkim znany Jerzy Kalina. Ale przy okazji 2016 i przy okazji sympozjum i powrotu do sympozjum 70 powstało sporo murali z poezją konkretną Stanisława Drożdża. Pewnie o tym wiele osób już mówiło przy okazji wydarzenia. Dobrze, to było. I ostatnie, o czym chciałam powiedzieć. No tu oczywiście to, co się udało przywrócić i zrealizować przy okazji sympozjum 70, odnowiona i co roku malowana instalacja Beresia. No, ten pomnik Mendiniego to znowu 2016, potem 2016 troszeczkę tej sztuki nam zostanie. I ja tylko, wiesz co, dwa słowa ci, przepraszam, że ci wejdę w słowo, tylko powiem, co tylko udowodni, że nie miałyśmy bardzo precyzyjnego planu, że aż mnie dziwi, że mało jest różnego rodzaju performansów, ponieważ być może społeczeństwo zapełnia performance na ulicach, ale to takie interaktywne wykorzystanie przestrzeni miejskiej jest nieco, może z wyjątkiem 16 roku, kiedy były te projekty właśnie takie jak Jerz na przykład, nie jest tak powszechne, chociaż wydawałoby się, że dzisiaj byłaby to jakaś preferowana forma współuczestniczenia, tak?
Ja nie wiem, z czego to wynika. Być może nie mamy doświadczenia takiego na tego typu działania, bo te działania na świecie się pojawiają i cieszą zainteresowaniem, powodzeniem, są kontynuowane. Ja nie będę teraz opowiadać, bo takich parę przykładów ciekawych jest, znam je, ale dlaczego tego we Wrocławiu nie ma, trudno mi powiedzieć. Być może no, za chwilę do tego dojdziemy. Przykład galerii zewnętrznej na ulicy Szewskiej, to zapewne też Państwo znacie. No i cóż, Iza, ja nie wiem, co ja mogę jeszcze powiedzieć. Nie, możemy się przerzucać na przyszłość, bo teraz wszystko było bardzo przyjemne, a teraz zacznie być nieprzyjemne. To możesz mi zostawić ekran i ja po tak, prostu i to już przejdę. Na zawsze Ci zostawię. Dziękuję bardzo. Proszę mi dać sekundę czasu, żebym teraz się podzieliła swoim ekranem. Mam nadzieję, że go widać. Chciałabym dwa słowa powiedzieć, zanim przejdę do wizji przyszłości, które będą bardzo krótkie, bo jak wiecie, o przyszłości jest trudno cokolwiek powiedzieć, ale jest ten punkt wyjścia, który również być może jest widoczny w sztuce, która odpowiada na różne mroczne części naszej rzeczywistości. My mamy wprawdzie cały czas jeszcze taką złudną nadzieję, że jest jakaś normalność, do której powrócimy, będziemy mieli takie same życie, jak było, tylko bardziej, ale wydaje się, że bardziej niż pandemia na nasze życie wpłyną inne zjawiska. Na przykład takie, jak to tutaj prezentowane nie na obrazku, tylko na wykresach. To znaczy, jakie zasoby zużywamy, ile zużywamy różnych materiałów, energii, a ile produkujemy rzeczy, czy potrzebnie, to jest zupełnie inna kwestia. Jak dalece rośnie presja na środowisko, którą wytwarzamy. I to nie jest tak, że zawsze była presja na środowisko i to nie jest nic dziwnego, bo zawsze tak było, no tak, ale nie zawsze nas było 9 miliardów, a za chwilę 10 i 11 i 12 i nagle się okaże, że liczby mają znaczenie, bo rośnie zanieczyszczenie, rośnie zaszczelnianie powierzchni, rosną właściwie wszystkie wskaźniki, które będą bardzo szybko, szybciej niż nam się wydaje, kształtowały nasze życie. Więc jak ja patrzę za każdym razem na te rosnące różnego rodzaju wykresy, to mi przychodzi do głowy tylko jedno skojarzenie. Jest tylko jeden organizm na świecie, który rośnie bez przerwy. To nie jest bardzo przyjemny towarzysz i on też, jeśli myślimy o nowotworach, nie jest widoczny na początku. Nowotwory nie bolą, nie widać ich. Trudno je wykryć właśnie dlatego, że zaczynają się w nas samych, w naszych komórkach. I to, co widzimy na tych wykresach, ma mniej więcej takie samo działanie. Jest taki piękny cytat, który chciałam Wam przypomnieć, a mianowicie, który mówi, że każdy, kto wierzy, że wykładniczy wzrost może trwać wiecznie w świecie o ograniczonych zasobach, jest albo szaleńcem, albo ekonomistą. Powiedział to ekonomista skądinąd, ale to oznacza, że to nasze przyzwyczajenie, że każde nowe pokolenie będzie miało lepiej i więcej i bardziej, chyba nie jest uzasadnione. Mało tego, zaczyna być podważane również taka nasza wiara, że istnieje jakiś zrównoważony rozwój, bo on nie istnieje, dlatego że obecna gospodarka nie może funkcjonować w obiegu zamkniętym, bo nie można ponownie użytkować energii, jaką użyliśmy, to już jej nie ma, a ponowne użycie materiałów jest ograniczone. No, nawet jeśli używamy część materiałów, nie jest tego dużo, ale trochę, to część z nich jest przetwarzana na energię, więc znowu nie nadaje się do dalszego zużycia. Innymi słowy, mamy sobie do uzmysłowienia i myślę, że w różnych aspektach sztuk to widać również taką nieprzyjemną prawdę, że wzrost ekonomiczny jest ekologicznie niezrównoważony, że to nasze przekonanie, że zawsze musi być lepiej, jest nieuzasadnione, że musimy zacząć redukować zużycie materiałów i energii i to musimy zacząć od siebie, dlatego że my należymy do tych krajów rozwiniętych, które zużywają tego dużo więcej,
I prawdę powiedziawszy, w wielu krajach świata nie ma co ograniczać, bo zużycie jest minimalne. To jest właśnie taka nieprzyjemna rzecz, która być może lepiej odzwierciedla się w sztuce niż w polityce, bo który polityk powie, zrobimy wam gorzej, głosujcie na nas, zrobimy wam gorzej. Oczywiście nikt tego nie zrobi, ale warto jest wiedzieć, że ten wzrost ma taką tendencję, to jest nazywane efektem Seneki, nie dlatego, że Seneca tak zrobił, tylko że to opisał pierwszy, że rozwój jest bardzo długotrwały, a upadek jest bardzo szybki. Być może to jest jedyna rzecz, której możemy się nauczyć z historii, która może dotyczyć również wielu miast i w ogóle zurbanizowanych obszarów, bo my mamy taką tendencję, żeby myśleć, że będzie zawsze tak samo, jak było, tylko bardziej, albo że procesy społeczne są wolne, podczas kiedy wszystkie rewolucje nas uczą, że nie bardzo. Nie lubimy podejmować trudnych decyzji, nikt z nas nie lubi, więc staramy się je jakoś odwlec. Ale wydaje się, że niezależnie od wszystkiego, to właśnie miasta staną na pierwszym froncie walki z różnego rodzaju adaptacjami, których musimy dokonać, aby zażegnać różnego rodzaju niebezpieczeństwa, bo wiemy, co robić. Każdy z was może sięgnąć do pierwszego tegorocznego numeru Bioscience, gdzie poparty przez 11 tysięcy naukowców bardzo krótki, bardzo rzeczowy manifest tłumaczy w 6 punktach, co trzeba zrobić z uzasadnieniem, że musimy radykalnie zmniejszyć zużycie energii, nie ograniczyć wzrost, zmniejszyć zużycie energii, że musimy zredukować krótkotrwałe zanieczyszczenia, te, które się co do zasady rozkładają, ale przyczyniają się do tego niebezpiecznego nagromadzenia zanieczyszczeń, które powodują różnego rodzaju efekty, nie tylko jeden. Że musimy ochraniać i przywracać naturalne ekosystemy miejskie, więc powinniśmy przestać się rozlewać z zabudową, że powinniśmy przerzucić się na żywność pochodzenia roślinnego, bo tu jest bardzo duży udział zanieczyszczeń przy produkcji właśnie pożywienia zwierzęcego. Musimy się nastawić na gospodarkę, w której nie ma wzrostu i stabilizację, a lepiej redukcję liczby ludności. Więc widzicie, to niby jest proste, ale każda z tych decyzji boli, każda z tych decyzji jest nieprzyjemna, każda z tych decyzji mówi, czy naprawdę musisz lecieć na weekend do Barcelony, czy musisz jechać na wakacje na południe Włoch, czy koniecznie potrzebujesz nowego samochodu 3 lata po tym, jak jeździsz dotychczasowym. Oczywiście to będzie miało kolosalny wpływ na miasta. Nie wiemy jeszcze jaki, wiemy w jakich zakresach, w tym jak będzie kształtowana ich struktura, to jak będzie wyglądało mieszkalnictwo, wzorce mobilności, właściwie wszystko, ekonomia, tak, jak właśnie różnego rodzaju aktywności, które dzisiaj praktykujemy. Ale oczywiście nie wiemy jak, bo musimy podjąć działania różnego rodzaju mniej popularne, na przykład właśnie skoncentrować zabudowę. Dzisiaj szczególnie w czasach pandemicznych mówi się, że suburbia są bezpieczniejsze. To oczywiście jest nieprawda, to tak zwana jest zdrowy rozsądek, ale jak się popatrzy na dane, to miasta są bezpieczniejsze. Nawet w czasie grypy z 1918-19 roku większa śmiertelność była na obszarach wiejskich niż w miastach. Musimy myśleć o tym, jak ekonomicznie wykorzystać przestrzeń, jak sprawować kontrolę nad mieszkalnictwem, żeby nie dostała się w ręce spekulantów i stało puste, bezsensownie. Jak możemy dzielić różne rzeczy, czy na przykład każdy z nas potrzebuje pralki, czy możemy mieć jedną czy kilka w budynku dla wszystkich mieszkańców. Musimy ponownie użytkować każdą zabudowaną przestrzeń albo używać ich dla wielu działalności. Koledzy z Wiednia ostatnio policzyli, że budynki uniwersytetów, no teraz to już w ogóle stoją puste, ale przez pół roku stoją nieużytkowane, a jednak zajmują przestrzeń, trzeba je ogrzewać, dostarczać wodę, utrzymywać jako budowlę. Dlaczego nie można ich użyć do czego innego? Musimy zwrócić uwagę
na czym polega sprawiedliwość przestrzenna. To znaczy, czy możemy w równy sposób korzystać z przestrzeni. Powinniśmy przestać betonować wszystko. No i wreszcie mamy całe spektrum zabawnych, tanich udoskonaleń. Wam szybciutko pokażę to. Dlaczego powinniśmy budować tylko na obszarach zurbanizowanych? Bo nie mamy pieniędzy na podmiejskie budownictwo, które jest kilkukrotnie droższe i za które płacą nie ci, którzy z niego korzystają, tylko wszyscy pozostali. Mamy różne wzorce budowania, tak żeby gęstość nie odbywała się kosztem jakości. I niekoniecznie musimy myśleć o tym, że ta przestrzeń będzie nieatrakcyjna, ale na pewno musimy dążyć do zwiększenia tej intensywności. Fakt, że musimy coś współdzielić i na przykład mieć różne wspólne urządzenia z sąsiadami, też wcale nie oznacza pogorszenia jakości, bo to znaczy, że możemy mieć na przykład lepszą pralkę albo pralkę i suszarkę, jeżeli korzystamy z niej w 4 mieszkania, a nie tylko w 1. Mało tego, możemy mieć więcej miejsca w naszej łazience. Możemy mieć może wspólną bibliotekę albo salę kinową, albo jakieś inne urządzenia, pokój dla gości, których inaczej musielibyśmy kłaść na rozkładanej sofie. I tak dalej, i tak dalej. Więc to nie oznacza pogorszenia, to znaczy, to oznacza inny rodzaj użytkowania przestrzeni. Czy na przykład, szczególnie teraz doświadczyliśmy tego, nie powinniśmy mieć przestrzeni do pracy w budynkach, tak że każdy może przyjść i korzystać, jak ma zdalne lekcje albo ma zdalną pracę, a w domu nie ma na to miejsca w mieszkaniu. Więc widać, że to współdzielenie może mieć bardzo korzystne strony. Ponowne użytkowanie najbardziej dziwne, jakie można sobie wyobrazić, to jest dawny stadion piłkarski w Salzburgu, który dzisiaj jest częściowo wykorzystany na bibliotekę, na dom, który jest częściowo co-housingiem, właśnie takim, w którym mieszkają starsi ludzie i dzięki temu mogą na przykład nie bać się tego, co się dzisiaj dzieje w DPS-ach, tak? Gwałtownych zakażeń, mają sąsiadów, którzy im zawsze są skłonni pomóc, a jednocześnie mają bardzo blisko do różnego rodzaju usług, natomiast dawne boisko, sama płyta boiska służy jako ogromny teren rekreacyjny, a jednocześnie otwarty, właśnie odszczelniony. Nie kosztowało to dużo, to są wykorzystane stare obiekty. Także tak dziwne, jak na przykład tereny dawnego przemysłu ciężkiego, hut i stalowni, więc to nie tylko u nas się dzieje, oczywiście u nas także, ale jakby warto jest to sobie uzmysłowić. Ta sprawiedliwość przestrzenna dotyczy tego, że zazwyczaj mamy tak, że samochody mają dużo więcej fizycznie przestrzeni niż piesi. W czasie, kiedy musimy chodzić po ulicach albo jeździć rowerami, to musimy się bardziej tłoczyć niż ci, którzy są w samochodach. Być może tutaj macie na dole po prawej stronie taką fotografię ze Strasburga, gdzie podzielono ulicę dokładnie na 3 części i mieści się jeden pas dla samochodów, bardzo wygodna szeroka ścieżka rowerowa i bardzo wygodny chodnik dla pieszych. Być może to jest jakaś przyszłość w myśleniu o tym, jak wygodniej poruszać się po mieście, które będzie inaczej przygotowane, będzie miało krótkie odległości, żebyśmy nie musieli w kółko po nim jeździć, żebyśmy mogli, tak jak dzisiaj korzystamy raczej z lokalnych sklepów niż z wielkich powierzchni, nie musieć się przemieszczać każdego dnia. Możemy też być może myśleć o strefach kompletnie wolnych od ruchu. W zeszłym roku był taki eksperyment w Madrycie, w którym wyłączono z ruchu prywatnego bardzo dużą część miasta i nie wydawało się, że dzieje się coś tragicznego w funkcjonowaniu tego miejsca. Musimy odszczelniać powierzchnię. Jak przejdziecie się wrocławskimi torowiskami, to wielu z nich jest posypanych kamieniem albo wybetonowanych na całkowicie szczelnie. Nie ma powodu, żeby tak było. Możemy otwierać to miasto po to, żeby uniknąć miejskiej wyspy ciepła, żeby wprowadzić więcej zieleni oraz żeby poprawić obieg wody. One nie muszą być super atrakcyjne, ale oczywiście mogą. Możemy myśleć o tym, że to
że to może dotyczyć również nas. Wprawdzie jako kobieta powinnam protestować, że na takiej nawierzchni nie można chodzić w szpilkach, ale jak temperatura przekracza 35 stopni, to i tak nikt nie chodzi w szpilkach, a dzięki zdjęciu szczelnych powierzchni schodników można łatwiej zapewnić cyrkulację wody. Więc tego rodzaju udogodnień jest bardzo dużo. Możemy myśleć dzisiaj już nie tylko o zielonych, ale białych dachach, które odbijają ogromną ilość energii, a nie ją pochłaniają. Próbujemy tego uniknąć. No i wreszcie być może ostatni fragment jest taki, że nie zawsze musimy mieć taki komfort niewidzenia tego, co robimy ze środowiskiem. Tutaj macie uliczkę w Strasburgu, którą widzicie, zwykłą ulicę mieszkaniową, która z jednej strony pozwala na zabytkowej fasadzie rosnąć różnego rodzaju roślinom, a z drugiej strony kosze na śmieci trzyma przed wejściem, żebyśmy myśleli, co wyrzucamy, żeby nam przeszkadzało, żebyśmy nie wyrzucali tak dużo, jak wyrzucamy, a na osiedlowym skwerku mamy pojemniki do kompostowania. Więc te wszystkie elementy trzeba jakoś wziąć pod uwagę, bo być może w ogóle myślenie o mieście, i tu jakby wracamy trochę do początku naszej dyskusji, chyba musi się bardzo gwałtownie zmienić. Jeden z wielkich architektów, wielkich urbanistów, José Luis Sert, który był prezydentem Kongresu Architektury, Międzynarodowego Kongresu Architektury Współczesnej, jeszcze przed naszym pierwszym przekrojem czasowym powiedział, że należy patrzeć na miasta jak na żywe organizmy, które rodzą się, rozwijają, rozpadają i umierają. I niekoniecznie one wszystkie przetrwają. I trzeba by myśleć o tym, jak ta biologia miasta wygląda raczej, niż jak one mają wyglądać. Bo w biologii jest tak, że różnego rodzaju organy tworzą się po coś. I być może w miastach przyszłości też tak powinno być. I ten ostatni przystanek jest taki, że nie wiemy, czy będzie pięknie, czy będzie strasznie, bo oba scenariusze są dzisiaj możliwe. I oczywiście są optymiści, którzy mówią, że będą różnego rodzaju smart city, które będą wspaniale funkcjonować i my będziemy w tych miastach szczęśliwi, ale są też zwolennicy Mad Maxa, którzy powiedzą, że nie zatrzyma nas nic oprócz twardej ściany. W tym, jak używamy środowiska, w tym, jak wykorzystujemy przestrzeń, w tym, jakie życie prowadzimy, czy chcemy się dzielić różnymi rzeczami, czy też nie. Pamiętajmy też, że ogromna ilość życia miejskiego toczy się w osiedlach, które jako żywo nie przypominają nam tych pięknych pocztówkowych obrazków i nie jest wykluczone, że miasto przyszłości będzie miejscem bardzo trudnym. Więc to, do czego dzisiaj byśmy chcieli nawoływać, i to zarówno w kwestii wykorzystania tej przestrzeni i pokonywania tych naszych niepokojów i tego, jak ma to miasto w przyszłości wyglądać. Pozwólcie, że ostatni slajd, jaki Wam pokażę, to jest slajd zrobiony przez jednego ze studentów, który brał udział w jednym z warsztatów urbanistycznych, który narysował coś, co się nazywa monster plan. W urbanistyce robimy master plany, które mają zagospodarować duże obszary terenu. A Michał Wroński, bo on jest autorem tego rysuneczku, chciał nastraszyć myśleniem o tym, jak może wyglądać monster plan. Być może skończy czymś takim, żebyśmy wszyscy się zastanowili, czy przypadkiem czegoś takiego nie robimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję również za bardzo inspirujący, momentami też nie pozostawiając jakiejś nadziei, ale też kreatywne podpowiedzi, bardzo, bardzo praktyczne. Ja słuchając tej ostatniej części, która najbardziej wybiegała w przyszłość, cały czas zastanawiałam się, czy jest tutaj miejsce, jeśli tak, to jakie, dla sztuki do odegrania. Bo ta z kolei ostatnia część, którą pani Daria nam prezentowała, czyli tych współczesnych realizacji w przestrzeni publicznej Wrocławia, miałam wrażenie, że to jest trochę odrabianie jakichś lekcji, jakichś strat. Wydaje mi się, że
te pomysły współczesne, one bardzo zbieżne są z propozycjami, na przykład, które artyści zgłaszali podczas plenerów w latach 60. czy 70., prawda, żeby w jakiś sposób odpowiadać na tę potrzebę też polityczną dekorowania miasta. No i właśnie chciałam tutaj mam jakiś taki, może nie tyle, że niedosyt, ale dużą ciekawość, jak panie to widzą właśnie miejsce dla sztuki w tych trudnych czasach dla miast, które już w zasadzie nastąpiły. Kiedyś rozmawiałam, dlaczego w latach 70. była możliwość, żeby jednak artyści współtworzyli tą architekturę. No i być może to była ta gospodarka planowana, że wyraźnie było powiedziane, że ścianę zagospodarowuje malarz, mozaiką zajmuje się ceramik, a budynek nie jest od A do Z projektowany tylko przez architekta. No w tej chwili jest tak, że zazwyczaj architekt odpowiada za wszystko, za dobór kolorystyki, za opracowanie detalu, bez względu na to, czy się na tym zna i ma ku temu kompetencje. I problemem, wydaje mi się, jest to, że wszystko jest do końca zamknięte i skończone, a sztuka nie lubi rozwiązań zamkniętych. I zastanawialiśmy się kiedyś ze znajomymi, jak zaprojektować anarchię w architekturze, jak stworzyć rodzaj takiej anarchii, która da możliwość i zainspiruje artystów do działania. No bo jakby tworząc jedynie ramy, a nie dając konkretnych, skończonych rozwiązań, można liczyć na to, że to powstanie. No sztuka musi powstać spontanicznie, prawda? Tak jak ta zieleń, Iza, pokazujesz, która spontanicznie w mieście powstaje, a jak się nie stworzy tych ram i tego i tej wolnej przestrzeni, to ona po prostu nie powstanie. Tak samo sztuka, jeżeli wyznaczyć dla niej te ramy i nie definiować do końca obiektów, to jest szansa, że ona po prostu powstanie. Czy ona będzie bardziej zdematerializowana, czy będzie bardziej sensoryczna, to już jest, no, tak jak dużo wizji, wiele wizji futurologów, tak wiele pewnie wizji na temat tego, jak ta sztuka będzie wyglądała. Z drugiej strony mówi się, że w sztuce wszystko już było, prawda? Że to jedynie troszeczkę nawet metody no, po części na pewno się zmieniły, no ale te tradycyjne wciąż są w cudzysłowie modne i wciąż cieszą się wzięciem. Także bardziej wydaje mi się problem jest tego, jak tą sztukę zaplanować w mieście. Czyli jak nie kończyć i nie definiować tego miasta od A do Z. Słuchajcie, ja muszę na sekundę odejść od ekranu i bardzo was proszę, żeby Daria skończyła, a ja za sekundkę wrócę, tylko otworzę drzwi, dobrze? Dobrze. To ja skorzystam z tej sytuacji, pani Dario. Jeszcze dopytam w takim razie o te ramy, o których pani wspomniała, bo to też była rzecz, o którą pani wystąpienie jakoś, pytanie, które pani wystąpienie we mnie zainspirowało. Czyli z pani obserwacji właśnie wynika być może to, jakie na tym etapie, na poziomie zarządzania miastem są możliwe rozwiązania, nie wiem, prawne czy takie konkretne przepisy na tę współpracę z artystami w przestrzeni publicznej, która równocześnie, tak jak pani mówi, zostawia to bardzo ważne pole wolności tej anarchii. Czy w pani praktyce coś takiego, no właśnie, gdzieś obserwowała pani tego typu rozwiązania, które można by w Polsce, we Wrocławiu wprowadzić? To znaczy, wydaje mi się, że generalnie to są dwie różne rzeczy, bo jak wprowadzić to jedno, a dwa to cały czas jednak jest kwestia regulacji i budżetu, prawda? No bo nie ma co ukrywać. Wydaje mi się, że to, że za wszystko odpowiada architekt, to też jest kwestia po prostu ograniczonego budżetu. Gdyby inwestor, czy to publiczny, czy to prywatny, wiedział, że musi przeznaczyć 3, 5, nie wiem, 10% na działanie tak zwane artystyczne, no to nie byłoby kwestii zagarniania tego pola przez architektów, prawda? Ale póki co takich regulacji nie mamy. W Niemczech chyba obowiązuje to, że 5% może być przeznaczone na sztukę i wtedy jest duży odpis podatku. Nie wiem dokładnie, jak to działa, ale wiem, że od lat tam to jakoś tak w ten sposób funkcjonuje.
Podany przykład z Kanskiej, powiem szczerze, też nie wiem, czy to przekłada się u nich na jakieś ulgi finansowe, ale mechanizm, który, do którego być może zostali w jakiś sposób zmuszeni, no działa, bo to faktycznie obserwowałam ten proces od początku do końca, czyli jakby od przekonania, w jaki sposób tą sztukę zamówić, dwa, po negocjacje, ile ten budżet musi wynosić i trzy, w końcu po wybór artystów, prawda? Można to zrobić, to działa, tylko no, trzeba chcieć. Ja przepraszam, to teraz już się wtrącę i jeszcze raz przeproszę za przerwanie. Mianowicie chcę kilka rzeczy powiedzieć. Po pierwsze, miasta nie budują ani architekci, ani w ogóle żadni budowniczowie, tylko budują je cywilizacje, ludzie. Tak? Znaczy żaden architekt nie zbudowałby niczego, jakby nie było kogoś, kto to potrzebuje, kogoś, kto to finansuje, kogoś, kto to jakby zarządza całymi tymi procesami. I jakby architekci są tutaj jednym z podmiotów, którzy nie są aż tak istotnymi graczami. Bardziej ważne w tym całym procesie jest to, jak miasto będzie zarządzane. Urbaniści zresztą też nie, bo oni tylko po prostu próbują zrozumieć, co się dzieje i jak nadać temu owe ramy w skali miejskiej. Natomiast tutaj problem jest taki, czego będą potrzebować społeczności, które w tej chwili jakoś się ucierają. Nie przekonamy nikogo, żeby się zaszczepił, nie przekonamy nikogo, żeby zrezygnował z jakichś dóbr, które dzisiaj używa, jeżeli on sam nie będzie tego chciał i rozumiał, dlaczego to jest ważne i potrzebne. W związku z tym ja sobie myślę, że ta sztuka też nie będzie zależała tylko od organizacji taką, jaką dzisiaj widzimy, bo jeżeli mówimy o gospodarce, która jest bez wzrostu, to nie możemy sobie wyobrażać, że proces organizowania rynku sztuki będzie taki sam, tylko on będzie jakiś inny, tak? On będzie jakoś inaczej wyglądał. To samo będzie z projektowaniem. Znowu przytoczony na początku Kuba Snopek bardzo ciekawe rzeczy opowiada o różnych formach co-designu i to się prawdopodobnie będzie zdarzać coraz częściej, ale posłuchajcie wykładów Alejandro Araveny, który był kuratorem Biennale Weneckiego, poprzedniego, nie tego, tylko jeszcze poprzedniego, który właśnie mówił o tym, że projektowanie, proces takiego master projektowania się skończył. Tak jak w projektowaniu urbanistycznym mamy partycypację społeczną jakby i instytucjonalną. Próbujemy zaangażować bardzo wielu interesariuszy. To samo się stanie z różnymi innymi dziedzinami. Tak? Nie możemy leczyć pacjenta, jak pacjent nie chce się leczyć. On musi jakby... Musimy to współdziałanie jakoś zapewnić, więc ja sobie myślę tak. Iza, mogę ad vocem do Araveny, bo super, że ten jego przykład dałaś, bo moim zdaniem to jest jedyny przykład, który znam, jak zaprojektować tą wolność w architekturze, czyli oddać pole, bo jego przykład, ten Elemental, to proponuję, żeby zainteresowani ci, którzy słuchają, zgooglowali sobie pana Aravenę i jego projekt w Santiago. No jest świetnym przykładem, jak stworzyć ramę, którą można sobie wypełnić, zachowując tą wolność dla użytkownika. Albo i Kikę. Tak. Ja jeszcze tylko kończąc, bo zbliżamy się do półtorej godziny, powiem, że a to zarządzanie się łączy z tym, że rola miast będzie się zmieniać. Zauważcie taką ciekawą rzecz, że prezydent Trump odrzucił porozumienie paryskie. Trwało 4 lata, czyli dążenie do przeciwstawiania się zmianom klimatycznym. Natomiast Sojusz Miast Amerykańskich cały czas pracował nad tym, żeby miasta się dostosowywały, bo to nie pana prezydenta Trumpa to dotknie, tylko konkretne miejsca, które leżą na wybrzeżach na przykład, albo w obszarach, gdzie występują tornada, albo jakieś takie historie. W związku z tym ta rola miast, i tutaj możecie sobie posłuchać z kolei wykładów pana profesora Roberta Magocha, w tym, jak zorganizowany jest podział władzy, też będzie się zmieniać. Jednego jednak jestem pewna. Jaka będzie przyszłość, to oczywiście tego nie wiadomo. Salvador Dali mówił, że architektura przyszłości będzie miękka i włochata, więc może miasta przyszłości też będą miękkie i włochate. Mnie to akurat strasznie kręci, jakby tak było, to by był ładny pomysł. Natomiast
Już jakby, żeby końcowe zdanie jakieś powiedzieć, to powiem tyle, że oglądałam Jaskinię Lascaux. Nie ma wątpliwości co do tego, że to, co jest namalowane na ścianach jaskini, to jest wielka sztuka. Jeżeli człowiek w takich warunkach tworzył takie rzeczy, to w każdych warunkach będzie tworzył. Nie wiemy, jak to zrobimy, ale na pewno nic go nie powstrzyma. I taki byłby mój ostatni głos w tej sprawie. Taki głos, że wydaje mi się, nie ma nic specjalnie do dodania. Ja przynajmniej wynotowuję sobie ten cytat jako podsumowanie rozmowy i też taki przebłysk nadziei, że sztuka po prostu trwa niezmiennie. Nie wiemy jeszcze w jakiej formie być może. I tym samym też spoglądam na nasz profil facebookowy. Nie pojawiło się pytanie, natomiast jeśli Państwo po czasie będą oglądać rozmowę, wykład, to proszę się nie krępować i podsyłać te pytania. Będziemy starały się odpowiedzieć. I serdecznie dziękuję dzisiejszym specjalistkom, prelegentkom za kolejną perspektywę na sympozjum Wrocław 70, taką myślę, że z tych dotychczasowych wystąpień najbardziej dotykającą tych współczesnych problemów, z którymi się mierzymy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. A Państwu dobrego niedzielnego wieczoru. Dziękuję bardzo.